się czujesz? To przede wszystkim pierwsze pytanie. Coraz lepiej. Myślę, że mój powrót jest coraz bliżej. Cały czas ciężko pracuję nad zbudowaniem mięśni i stabilizacją tego kolana. No jeszcze dużo mnie pracy czeka, ale naprawdę idzie to wszystko w dobrym kierunku. Czy już wiadomo, kiedy wrócisz na boisko? No wiadomo, jest to ciężko jest to powiedzieć, ale mam nadzieję, że koniec grudnia, początek stycznia już będę mogła normalnie trenować z dziewczynami i grać, więc zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj widziałam, że byłaś bardzo aktywna, dopingowałaś dziewczynom, niewiele brakło. Tak, no bardzo dopinguję dziewczynom. Liczyłam na to, że wygrają, zwłaszcza po tych dwóch setach. Niestety się nie udało, ale też taki jest sport. Myślę, że nie ma co się poddawać. No ja bardzo przeżywam. Myślę, że jeszcze bardziej niż byłabym na boisku, więc dlatego tak to wyglądało dzisiaj. Z pewnością oglądałaś Mistrzostwa Świata i swoje koleżanki na parkiecie. Jak oceniasz? Myślę, że to był bardzo, bardzo dobry turniej. Uważam, że ten zespół naprawdę w przyszłości może dużo. I trzymam za nie kciuki niesamowicie, bo na to zasługują, na same sukcesy. Z drugim trenerem reprezentacji, Nicolą Vettori, chyba miałaś kontakt w energetyku? Nie, ja przed tym jak trener przyszedł do energetyka, mnie już tam nie było. Możemy cię spotkać w Poznaniu. Tak, odwiedzam Poznań, ponieważ mam tam męża, rodzinę, dom, dlatego jak tylko mam taką możliwość, to jadę do Poznania. Na szczęście ze Szczecina nie jest tak daleko, więc tym bardziej. W takim razie przede wszystkim życzymy powrotu do zdrowia, no i żebyśmy mogli cię obejrzeć na parkietach. Dziękuję bardzo, trzymajcie kciuki, żeby się wszystko dobrze ułożyło. Gratuluję zwycięstwa drużynie. Byłaś w kwadracie. Przede wszystkim pierwsze pytanie, jak po kontuzji? Po kontuzji dobrze, już nie ma po niej śladu. Nic nie boli, dźwigam więcej niż dźwigałam na siłowni, także wróciłam silniejsza na pewno. Przez tą kontuzję niestety odpadły ci ostatnie mecze w lidze, no i też chyba mecze reprezentacji U21. No niestety wyautowałam się sama, tak naprawdę samo ciało powiedziało, że chce przerwy. No ale tak musiało być najwidoczniej. Czy to było spowodowane tym, że jednak byłaś wykorzystywana w ubiegłym sezonie dosyć mocno w drużynie? Mam nadzieję, że to nie było spowodowane samą grą, tylko może gdzieś tam jakimś niedopatrzeniem, czy brakiem takiej przerwy, bym powiedziała. Ale no na pewno byłam wykorzystywana i mam nadzieję, że w tym sezonie jeszcze więcej tego będzie. No to powiedz, jak się gra w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce? No, gra się super, myślę, że widać jak dziewczyny na boisku wyglądają. My wyglądamy jeszcze radośniej, żywiej w kwadracie. Na treningach jest to samo, walczymy o każdą piłkę, także poziom wysoki, gra na najwyższym poziomie i marzenie. Czy klub Developers to jest ten, w którym chciałabyś jeszcze parę lat pograć? Zobaczymy. A czy bywasz czasami w Poznaniu? Bywam. Czasami się zdarzy, że przyjadę na dzień, dwa odwiedzić stare śmieci, że tak powiem, zwiedzić miasto na nowo, zobaczyć rynek w remoncie. To w takim razie życzymy przede wszystkim zdrowia, no i do zobaczenia na parkietach. Dziękujemy bardzo. Uśmiechu nie widać, ale na boisku był cały czas. No był, no bo cały czas wynik można odrobić, cały czas wierzyłyśmy w naszą wygraną, no teraz ciężko się cieszyć po przegranej 3-2 i po tym, że grając u siebie gdzieś tam nie udało się tego super pucharu wygrać po przegranym w tamtym sezonie. Ale czy to nie było spowodowane również tym, że mieliście troszkę mniejszą kadrę, dużo z was wraca po kontuzji i może to nie było tak, że byłyście wszystkie wyleczone dokładnie? Faktycznie były te kontuzje, ale jakby nie chcę w ten sposób tego tłumaczyć. Tak naprawdę na ten mecz byłyśmy gotowe i nie było żadnego ryzyka kontuzji, czy pogorszenia, czy niewyleczonej do końca. Po prostu może tej formy jeszcze nie znalazłyśmy, której będziemy na pewno szukać i tego zgrania w zespole, bo są nowe rozgrywające i myślę, że tego nam będzie jeszcze potrzeba i będzie to przychodzić z meczami. No szkoda, że nie udało nam się wygrać przed własną publicznością, także no smutek na pewno na twarzach będzie jeszcze przez parę godzin, myślę.
A jak ty się ogólnie czujesz? Bo niestety kontuzja wyeliminowała ciebie z Mistrzostw Świata, gdzie nie tylko my kibice na ciebie liczyliśmy, ale pewnie też trener. Jak się czujesz przede wszystkim? No teraz czuję się już dobrze. Był wielki żal, że taka impreza mnie ominie. Gdzieś tam nie mogłam się z tym na początku pogodzić, bo... Do widzenia, bo bardzo chciałam wziąć w niej udział, no ale niestety zdrowie jest ważniejsze i znalazłam inne priorytety w tamtym momencie. Teraz skupiam się na tym, żeby zagrać jak najlepszy sezon i też pokazać swoją dobrą siatkówkę. Teraz grasz w Policach, ale miałaś epizod w Kaliszu jako kadetka i juniorka. Jak wspominasz tamte czasy? Oj, bardzo dobrze. Medale Mistrzostw Polski udało nam się zdobyć, także wspomnienia są. Fajną drużynę stworzyłyśmy, tak naprawdę przyjaźnie jeszcze sam mam, trenerzy super, jakby organizacja naprawdę bardzo dobra, także myślę, że zawsze będę wspominać te czasy dobrze, bo to były takie młodzieńcze czasy, kiedy udało się zdobyć jakieś tam mistrzostwa, więc to zawsze cieszy. No to miejmy nadzieję, że kiedyś jeszcze zobaczymy Cię na wielkopolskich parkietach. Zobaczymy. Tak zacnego gościa nie sposób przeoczyć na takim dużym turnieju. Jak oceniasz mecz finałowy o Super Puchar? No zmieniło się. Miało być 3-0 dla Polic, zrobiło się 3-2 dla Developresu. To chyba okej. No może poziom nie najwyższy, ale emocje były i to chyba jest najważniejsze w siatkówce. Czy deweloper jest taki mocny, czy Police takie osłabione kontuzjami? Myślę, że jedno i drugie. To są na pewno dwa zespoły, które będą walczyły o Mistrzostwo Polski na wiosnę. I no, dzisiaj lepszy deweloper. Zobaczymy jak w lidze, zobaczymy w Pucharze Polski. No bo to wszystko przed tymi drużynami jeszcze. Natomiast na pewno kontuzje nie pomogły tutaj Policom. Liga siatkówki kobiet wydaje się być obecnie bardzo mocna. Do walki zapewne włączy się jeszcze kilka innych drużyn. Jak typujesz, które zespoły mogą być mocne, a które muszą liczyć się, że muszą walczyć o utrzymanie? No ciężko powiedzieć, bo kobieta zmienną jest i tu jest na pewno duży, duży problem. Natomiast no na pewno Police, na pewno Developres. No tam po tych meczach pierwszych no wysoko jest Bydgoszcz, na tą Bielsko, natomiast tam trochę niżej jest no ŁKS przede wszystkim, też musimy dołączyć do tej trójki. Myślę, że to są te trzy drużyny, które będą się biły o medale w tym roku. Jest siatkówką związany już od lat. Z tego, co przeczytałam, to grałeś w siatkówkę, później działałeś mocno w AZS-ie, aż w końcu do struktur związkowych. No w AZS-ie cały czas działam, bo to się ma te, jak się ma zielone serce, to macie na całe życie. Przelotnie jestem w Polskim Związku już lat 20. No ale to się fajnie jest, bo jak byłem, to i są sukcesy i grupa ludzi się zebrała, która zrobiła coś, tak, dla kibiców, dla siatkówki. Mam nadzieję, że mnie będą potem rozliczali, jak już mnie nie będzie. Byłeś dyrektorem Polskiej Ligi Siatkówki Kobiet, później wiceprezesem PZPS-u. I w końcu prezesem. Za czasów prezesa poznałeś naszego byłego prezesa, który niestety już nie żyje, Damiana Gapińskiego. Jak go wspominasz? Ja wspominam Damiana bardzo dobrze, bardzo ciepło. No dzięki Damianowi też zdecydowanie wygrałem wybory, bo Damian był mocno przygotowany na mojego konkurenta. Zadawał mu bardzo trudne pytania. No i no do dzisiaj się chyba, kto lubi, kto był, znał Damiana, lubił go, do dzisiaj się nie pogodził z tym, że Damiana już nie ma, a w sumie w zarządzie był tylko 3 miesiące i to jest takie bardzo bolesne, duża strata dla siatkówki polskiej, że Damiana już nie ma. Ja tylko powiem, że Damian był założycielem wielkopolskiej siatkówki, która następnie podupadła za czasów kolejnego prezesa, a my ją reaktywowaliśmy jako osobny portal, kultywując tradycję Damiana. Jak obecnie wygląda Polski Związek Piłki Siatkowej? Co zamierzacie zrobić? Co jeszcze można zrobić więcej, jeśli jeszcze można?
Na pewno można, bo kto nie będzie chciał robić więcej i nowych rzeczy, to będzie się cofał. Na pewno najważniejszą rzeczą jest utrzymanie tego poziomu gry reprezentacji męskiej i cały czas walczymy, żeby reprezentacja żeńska dorównała męskiej, a ostatnie Mistrzostwa Świata pokazały, że są już tak na wyciągnięcie ręki. Na pewno praca z młodzieżą i tutaj jest chyba najważniejsza rzecz, że my tą piramidę mamy stworzoną, a musimy ją jeszcze w dalszym ciągu powiększać. Im więcej dzieci będzie zaczynało grać w siatkówkę, tym na pewno więcej i lepiej będą funkcjonowały reprezentacje seniorskie. No to tutaj wrzucę kamyczek, że nasza Wielkopolska jest bardzo mocna w siatkówce młodzieżowej. No tak, przede wszystkim energetyk, który we wszystkich praktycznie kategoriach wiekowych dziewczyn, mężczyźni, chłopcy też już zaczynają dorównywać dziewczynom, Szamotuły, Kalisz, no to są na pewno duże, duże ogniska młodych ludzi, którzy grają w siatkówkę na bardzo dobrym poziomie młodzieżowym i miejmy nadzieję, że teraz będziemy czerpali z Wielkopolski i z tych młodych ludzi, którzy będą grali później w kadrach od tej U16 do seniorskiej. To ostatnie pytanie. Jakiś patent, żeby te młode, zdolne dzieciaki, już trudno powiedzieć dzieci i młodzież, zostały w Wielkopolsce, nie były rozkradane przez inne kluby, żeby mogły grać w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. Czy jest jakaś koncepcja na to? Nie ma. To jest tylko i wyłącznie moc trenera, moc Federacji Wojewódzkiej na to, żeby zapewnić tym młodym ludziom, którzy chcą się rozwijać i chcą iść gdzieś dalej. No, ale już jest tak, że przecież do Poznania przychodzą dziewczyny, które grały w reprezentacjach młodzieżowych różnych kategorii. Teraz grają w energetyku. W Kaliszu jest to samo. Dziewczyny młode przychodzą, wracają. Natomiast migracja jest tak duża, że teraz nie wiemy, jak to zrobić, bo rodzice bardzo często zmieniają też miejsce zamieszkania i biorą ze sobą dzieci, co jest normalną rzeczą. Tak? Natomiast to nie jest tak, że ktoś komuś zabiera dziecko. No dziecko widzi, może rodzice widzą razem z dzieckiem lepszą drogę rozwoju w jakimś innym klubie. I tylko nie trzeba przeszkadzać, a dogadać się, żeby nie było, że ktoś komuś coś zabiera. No nie. Jeżeli dziecko zostanie i zagra w reprezentacji Polski, to jest sukces wszystkich w Polsce. Myślałam o tym bardziej, co zrobić, żeby pozyskać inwestorów, sponsorów i żeby były te najwyższe klasy rozgrywkowe w Wielkopolsce. No przede wszystkim musi w to się zaangażować samorządy, tak? Prezydenci, burmistrzowie miast. Jeżeli będą pomagali, to będą, tak jak jest w Bielsku, no, prezydent miasta Bielska funduje stypendium dziewczynom grającym w Tauron Lidze i to jest jak gdyby taka podstawa i baza. Co więcej uda się uzyskać od sponsorów prywatnych, to lepiej. Oczywiście najlepiej by było, żeby wszyscy dostawali mniej więcej takie same pieniądze, ale się nie da. To zależy od prezesa, to zależy od trenera, to zależy od ludzi, którzy są związani z danym klubem. Jeżeli oni będą funkcjonowali, chcieli pozyskiwać i będą na tym mocno pracowali, to na pewno się uda. No skoro Muszyna przez wiele lat jedyny klub w Polsce żeński, który zdobył jakiś puchar CEF Europy, w 5000 miasteczku potrafił wykorzystać takie rzeczy, to myślę, takie miasta jak Poznań, jak Kalisz, duże miasta, no będą mogły pozyskać naprawdę znaczących sponsorów. Tylko trzeba chcieć, mocno, bardzo chcieć, marzyć, żeby stworzyć zespół, a marzenia się lubią spełniać. I ostatnie pytanie odnośnie plażówki, bo jesteś w tej chwili odpowiedzialny. Jakieś szanse na jakiś znaczący turniej w Wielkopolsce? No zobaczymy, no jest teraz do 15 miały być złożone oferty, gdzie kto chce robić jaki turniej w Polsce. 21 będziemy to rozpatrywali i zobaczymy, przecież my nie mówimy nie róbcie. No jeżeli zapaleńcy są w Wielkopolsce, na pewno jest jeden taki, który robi od lat turnieje w Wielkopolsce. Myślę, że no każdy ma szansę w Polsce zrobić dobry turniej plażowy, a jest to naprawdę fajna dyscyplina i przyciągająca coraz więcej młodych ludzi, którzy bawią się na plaży, są
cały czas na świeżym powietrzu, nie siedzą w domach i to jest taki no, plus plażówki, że coraz więcej tych boisk, bo łatwiej też stworzyć drużynę w małym miasteczku, w wiosce, dwuosobową niż sześciosobową. Dlatego plaża ma przyszłość, a ponieważ jest to dyscyplina olimpijska, więc też można być mistrzem olimpijskim. I tego się trzymajmy, niech dzieciaki ruszają na piach i na hale. Dziękuję bardzo.